Zajmuję się w uczelni psychologią porównawczą, dawniej zwaną psychologią zwierząt. I stąd dzisiaj moje wystąpienie adresowane do Państwa o psychice innej niż nasza, czyli innej niż ludzka. I ci z Państwa, którzy spotykali się ze mną na poprzednich festiwalach nauki, bądź też przy różnych innych okazjach, mogli zapamiętać, że zwykle zajmowaliśmy się podczas tych spotkań takimi przejawami, takimi formami zachowania się zwierząt, które świadczyły o tym, że zwierzęta są wyposażone w aparat psychiczny, który może być przedmiotem takiej porównawczej analizy, porównawczej w relacji do aparatu psychicznego ludzkiego. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się dwoma bardzo, jak sądzę, ważnymi dla człowieka obszarami, mianowicie inteligencją, zachowaniem inteligentnym oraz osobowością. Cóż to jest inteligencja? Proszę Państwa, ci, którzy się interesują psychologią, to wiedzą, że nie ma dobrej definicji inteligencji, że nie ma zgody wśród psychologów na temat tego, czym inteligencja jest. Pewnie dałoby się wyrysować jakąś granicę, wyodrębnić taki zbiór zdarzeń, który na pewno do zachowań inteligentnych nie należy. I możemy zabrać w całości. Natomiast znacznie trudniej zdefiniować ten zbiór zdarzeń, zachowań, zjawisk, zakresu zachowania, które bez wątpienia włączymy do zachowań inteligentnych. Ale są takie elementy, co do których ten zakres zgody byłby duży. No na przykład to, że zachowanie inteligentne to jest zachowanie, które przejawia się w sytuacjach nowych. Że oto inteligencja wyraża się w tym, że jesteśmy w stanie radzić sobie z informacjami, których wcześniej nie znaliśmy. Z sytuacjami, których struktura, których elementy nie były wcześniej przez nas poznane. Inteligencja to także zdolność do wychwytywania relacji między elementami danej sytuacji. No a bardziej popularnie byśmy mogli powiedzieć, że inteligencja to jest na przykład umiejętność rozwiązywania problemów, wynajdywania nowych rozwiązań. I tego rodzaju zachowań będziemy szukali w zachowaniu się zwierząt. Czym natomiast jest osobowość? Osobowość, problem osobowości zwierząt zaistniał wtedy, kiedy zaczęliśmy interesować się różnicami indywidualnymi. I ja podejrzewam, że znaczna część z Państwa tutaj dzisiaj zebranych wysłuchała wykładu profesora Strylała. No więc właśnie dzisiaj będzie, proszę Państwa, jak na psychologów przystało, będzie polemicznie. Czyli spróbujemy niektóre przynajmniej stwierdzeń profesora zakwestionować. On o tym wie, więc możemy to czynić całkiem bezpiecznie. Czym różni się osobowość od temperamentu? Ci z Państwa, którzy, bo nie ma właściwie kontrowersji wokół sprawy, wokół pytania, czy zwierzęta można charakteryzować na wymiarach temperamentu. Co do tego wszyscy są zgodni. Zwierzęta, ich konstrukcja psychiczna wyraża się między innymi w cechach temperamentu. Cechy temperamentu to dla tych z Państwa informacja, którzy z psychologią nie są tak na co dzień w kontakcie, to są takie cechy, które charakteryzują zachowanie w taki sposób energetyczny i czasowy, to znaczy, które determinują na przykład to, jak intensywnie, jak szybko wykonujemy pewne czynności, jaką na przykład tolerancję mamy na presję czasową, jak bardzo jesteśmy ruchliwi. Natomiast teoria temperamentu zakłada, iż cechy temperamentu nie determinują w sposób bezpośredni naszych preferencji co do treści aktywności.
dokonamy przeglądu zagadnień podczas tego naszego spotkania należących do tych dwóch wielkich obszarów, które jak sądzimy decydują o naszym człowieczeństwie, o naszej ludzkiej inteligencji i naszej osobowości. Oczywiście podstawowy problem, który będzie nam towarzyszył, to, proszę Państwa, problem skalowania, problem mierzenia, odnalezienia się w przestrzeni między tym, co specyficznie ludzkie. Tu z prawej strony mamy symboliczne przedstawienie mózgu ludzkiego, a tym, co skrajnie zwierzęce, i tutaj wybrałem ekstremalnie prosty przykład, układ nerwowy, wypławka, drabinkowy, dwa proste zwoje głowowe. No a co pomiędzy? I tutaj będziemy krążyć wokół niezwykle ważnego pojęcia. Pojęcia, że to mówiącego o pojawianiu się nowych jakości. Anglicy mają no, piękne słowo, nie mamy dobrego odpowiednika polskiego, emergence. Dołączenie nowej jakości, pojawienie się czegoś, coś co powstaje, dołącza się do istniejących zjawisk. No i ponieważ my jednak, psychologowie eksperymentalni, bierzemy na poważnie stwierdzenie, że duch nie spadł z nieba, innymi słowy, że badając zwierzęta dowiadujemy się czegoś o sobie, zaczynamy oczywiście badać zachowanie się zwierząt. Zwierzęta laboratoryjne, zwierzęta wykorzystywane w badaniach psychologicznych, to były bardzo różne zwierzęta. Ja tutaj wybrałem dwa przykłady. Najpowszechniej badane, wykorzystywane w badaniach zwierzę to oczywiście szczur laboratoryjny. Szczur laboratoryjny, dzięki któremu wiemy około 80% tego, co wiemy na temat układu nerwowego. Pewnie troszkę mniej wiemy dzięki badaniom na szczurze tego, co w ogóle wiemy o zachowaniu. I szczur laboratoryjny do dzisiaj jest niezwykle cennym obiektem badań. Na u góry mamy zdjęcie, ja wybrałem takie dramatyczne dosyć zdjęcie, szympansa, który w latach 50. został wykorzystany do doświadczeń nad deprywacją sensoryczną. Badając efekty stymulacji na różnych etapach rozwoju, w latach 50. badacze nie zawahali się zastosować strasznego zabiegu, strasznego na nasze dzisiejsze standardy. Człowiek się bardzo zmienił na szczęście. Mianowicie to, co widzimy, to jest młody szympans Bob, który został w ten sposób potraktowany, że zaraz po urodzeniu jego kończyny dolne i górne zostały obandażowane, wsadzone w takie tuleje, które sprawiły, iż nie mógł robić tego, co i dzieci ludzkie, i szympansie lubią najbardziej. Nie mógł się bawić, nie mógł wykorzystywać swoich kończyn do naturalnej aktywności eksploracyjnej i zabawy. Proszę zauważyć, że niezależnie od tego, tak bym to ujął, jakiego światopoglądu wówczas ludzie byli, czy zgadzali się, że to życie psychiczne zwierząt w jakikolwiek sposób przypomina ludzkie, czy też nie zgadzali się, to w praktyce zakładali, że badając zwierzęta dowiadujemy się czegoś o sobie. Innymi słowy, bardzo długo towarzyszył nam taki straszny paradoks, taka sprzeczność w naszym postępowaniu. Otóż zwierzęta są na tyle odległe, że możemy z nimi zrobić wszystko. Możemy zadać cierpienia, możemy pozbawić życia, możemy zrobić wszystko, bo to my jesteśmy panami w tym wypadku i stworzenia, i życia tych zwierząt, ale jednocześnie są one na tyle podobne, że badając zwierzęta dowiadujemy się czegoś o sobie. No i proszę Państwa, tego w takim myśleniu o zwierzętach przełom nastąpił między innymi, ja tutaj to nazwisko chciałbym, żebyśmy sobie jakoś zapamiętali. Donald Griffin to jest osoba, która od początku lat 60. i tutaj już należałoby powiedzieć ubiegłego stulecia, rozpoczął konsekwentną walkę o zmianę sposobu patrzenia na zwierzęta. Griffin po raz pierwszy powiedział tak, to co traktujemy jako sztywne wzorce zachowania, jako odruchy,
Dlatego, że wygodnie nam jest budować przepaść między światem ludzi a światem zwierząt. Nie zawsze może być wytłumaczone w oparciu o te pojęcia. Okazuje się, że istnieje wiele zachowań, gdzie musimy przyjąć hipotezę, że zwierzę, które dane zachowanie przejawia, myśli. Może ono myśli inaczej. Może jest tak, że nie wszystko to, co wiemy na temat myślenia ludzi, można przyłożyć do tego, co widzimy w zachowaniu się zwierząt. Ale nie można zaprzeczyć, że myśli, że przetwarza informacje, że generuje pomysły. No i tu można szukać różnego rodzaju przykładów. Ulubionym przykładem Griffina na poziomie takiego myślenia konkretnego jest zachowanie, które jest powszechnie znane u ptaków gniazdujących na ziemi. Państwo, ci z Państwa, którzy się interesują zachowaniem zwierząt, gdzieś tam jakieś książki popularne często, czy też o zachowaniu się ptaków czytają, wiedzą o tym, że ptaki gniazdujące na ziemi często mają w repertuarze swojego zachowania takie zachowanie polegające na zwodzeniu potencjalnego drapieżcy. Że ptak wysiadujący gniazdo, jeżeli zauważy drapieżcę zbliżającego się do, wysiadujący jaja swoje oczywiście w gnieździe, jeżeli zauważy zbliżającego się drapieżcę, to wykonuje szereg różnego rodzaju prowokacji, które mają odciągnąć drapieżcę od tegoż gniazda. I całe pokolenia badaczy traktowały, no to jest instynkt. To są wzorce ruchowe uruchamiane w odpowiedzi na wystąpienie określonych bodźców. I nie ma żadnego argumentu na rzecz takiego sposobu myślenia poza ideologicznym. Poza takim, że to nam ułatwia utrzymanie tej klarownej granicy między tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce. I Griffin był tym, który po raz pierwszy powiedział wszystkim tym profesorom z establishmentu naukowego, nie. Zwierzęta myślą pewnie inaczej, ale zwierzęta myślą i należy badać myślenie zwierząt. Chciałbym więc przyjrzeć się kilku zjawiskom, które dokumentują w sposób no, już nie budzący wątpliwości obecność złożonych procesów psychicznych u zwierząt. Tak i te, które tutaj Państwo widzicie wymienione, są ściśle związane z tym, o czym powiedziałem na początku, z tym pierwszym obszarem, z tym zachowaniem inteligentnym. No po pierwsze rozwiązywanie problemów. Nie wiem, czy te zdjęcia dobrze widać, to są klasyczne, oryginalne zdjęcia z badań Wolfganga Kohlera z 26 roku, kiedy to, ubiegłego stulecia, kiedy to w swoim laboratorium Kohler stworzył sytuację problemową dla szympansów. No, problem jest adaptacyjny. Pod sufitem wisi banan, ręka nie sięga, trzeba dostać się do banana. I to jest klasyka psychologii. We wszystkich podręcznikach psychologii mamy cytowane badania Kohlera, bowiem okazało się w tych badaniach, że szympansy nie ograniczają się do metody prób i błędów. Wszystkie zwierzęta, które w tego typu sytuacjach się testuje, realizują bardzo wiele różnych prób osiągnięcia celu. Te próby mają charakter dosyć taki dyfuzyjny, jest to metoda określona jako właśnie metoda prób i błędów, któreś działanie się udaje. To, co było ważne w badaniach Kohlera, to wykazanie, że oto istnieje pewien etap zachowania u tych zwierząt, w tym wypadku były to szympansy, który jest etapem niewątpliwie myślenia, mianowicie przed rozwiązaniem tego problemu. A ja myślę, że wszyscy mamy intuicyjną taką jasność, że metodą prób i błędów postawić te trzy skrzynki jedna na drugiej i wspiąć się po niej pewnie byłoby trudno. Oczywiście przy odpowiednio dużej liczbie powtórzeń, Richard Dawkins by tutaj wszedł ze swoimi symulacjami, przy odpowiednio dużej liczbie powtórzeń i takie rozwiązanie mogłoby się zdarzyć. Niewątpliwie szympansy nie potrzebowały tak dużej liczby powtórzeń, wpadały na to rozwiązanie relatywnie szybko. Wpadały dzięki temu, że
były zdolne, i to już wiemy dzisiaj z perspektywy tych ładnych kilkudziesięciu lat, do sformowania reprezentacji poznawczej sytuacji problemowej. Tej reprezentacji poznawczej musiał zaistnieć cel, do którego zwierzę dąży. Musiały istnieć obiekty przestrzenne w przestrzeni go otaczającej, na których zwierzę wykonywało operacje poznawcze. Co to znaczy wykonać operacje poznawcze? No, tłumacząc z polskiego na nasze, wyobrazić sobie, jak to będzie, jak postawimy jedną skrzynkę na drugą. Wyobrazić sobie, jak to będzie, jak postawimy te skrzynki na sobie i ile wtedy będzie brakowało tego dystansu do tego banana. Innymi słowy, trzeba było, nie ma się co wahać, przemyśleć tą sytuację. I w wyniku takiego przemyślenia, które manifestowało się na poziomie zachowania tym, że zwierzę wygaszało swoją aktywność motoryczną, tylko właśnie przestawało się ruszać, a siadało sobie w kąciku i nic. My nie wiemy oczywiście, co się dzieje w głowie szympansa, tak jak nie wiemy, co się dzieje w głowie naszego sąsiada, ale z punktu widzenia skutków tego zachowania jest rzeczą już dzisiaj ewidentną, że szympansy cholera rozwiązywały ten problem dzięki temu, że znajdowały rozwiązanie, posługując się myśleniem. Na przestrzeni lat kilkudziesięciu wiemy, że nie tylko szympansy są zdolne do takiego rozwiązania problemów. Zachowanie, zjawisko to było dokumentowane u innych zwierząt, choć nie ukrywam, będziemy mówili raczej o zwierzętach potocznie, czy tak żargonowo nazywanych wyższymi ssakami. Inną kategorią zjawisk ważnych dla myślenia o psychice zwierząt jest obecność tak zwanego uczenia się społecznego. Podkreślam, że chodzi o uczenie społeczne. Nie chodzi o uczenie się w ogóle. Dosyć szybko okazało się, że organizmy wyposażone w bardzo prosty układ nerwowy uczą się metodą kojarzenia. Potrafią kojarzyć bodziec z bodźcem, potrafią budować związek między nowym bodźcem a reakcją. Innymi słowy, uczenie typu kojarzeniowego jest powszechne w świecie zwierzęcym. Ale nie jest powszechne w świecie zwierząt uczenie się społeczne, uczenie się przez naśladownictwo. I odkrycie faktu, że to istnieją gatunki zwierząt zdolne do takiego uczenia się, skłoniło badaczy do myślenia, o, to są te gatunki, które prawdopodobnie są wyposażone w psychikę o wysokim stopniu wyrafinowania, o wysokim stopniu złożoności. Ten przykład, który tutaj Państwu pokazuję, to jest przykład, który został zbadany w latach 80. Mianowicie pochodzi z Bliskiego Wschodu. Jak Izrael rozpoczął zagospodarowanie pustyni, to między innymi społeczeństwo żydowskie zaczęło sadzić, czy też państwo żydowskie zaczęło sadzić drzewa na tej pustyni. Posadzono między innymi sosny, których nigdy wcześniej tam nie było. I okazało się, że populacja szczura czarnego żyjąca na tamtych terenach nauczyła się wykorzystywać nasiona z szyszek tych sosen jako źródło bardzo wartościowego pożywienia. No i okazało się także, że to był niezwykle interesujący model do badań uczenia się społecznego. Dlaczego? No bo jak pojawia się nowe zachowanie, a ono się pojawiło na przestrzeni dosłownie 3 lat, wtedy kiedy zjawisko zaobserwowano, a zaobserwowano, proszę Państwa, bo zaistniał problem sprzątania, bo te szczury jak wyłuskują nasiona z szyszek, no to wszystko się sypie i trzeba sprzątać, zamiatać. No i co się okazało? Okazało się, oczywiście pojawiła się hipoteza genetyczna. Jak zwykle następuje, jak następuje zmiana, my kochamy genetykę, to są takie medialne, prasowe fakty, że oto wyizolowano jakiś gen albo zmiana genetyczna. W związku z tym od razu pojawia się hipoteza zmiana mikroewolucyjna. Otóż mamy, naocznie obserwujemy zmianę mikroewolucyjną, populacja szczura czarnego na Bliskim Wschodzie nam to pokazała. No ale jak młode czarne szczury urodzone na tym obszarze przetransportowano w takie miejsca, gdzie
Nie ma takich drzew. Przepraszam bardzo. To okazało się, że one nie jedzą tych szyszek. No więc konkurencyjna hipoteza społecznego uczenia uzyskała ważny dowód empiryczny. Przeprowadzono bardzo dużo badań, nie będę ich referował. Młody szczur uczy się tego od matki. Jak wykonano eksperymenty z młodymi szczurami, już właściwymi, a nie czarnymi, które podrzucano matkom szczurzym na tym obszarze, to one bardzo szybko nabywały tej formy zachowań. Ale w innych rejonach tak się nie działo. Okazało się, że mamy tutaj do czynienia z takim oto zdarzeniem. Po pierwsze, dokumentujemy uczenie społeczne zwierząt, że one się uczą od siebie nawzajem. A po drugie, obserwujemy zjawisko, które jest wyraźnie wyodrębnione topograficznie, geograficznie. Innymi słowy, nabiera cech zachowania kulturowego. Otóż te szczury na tym obszarze wykształciły taką normę zachowania, która ma cechy przekaźnictwa o charakterze kulturowym. Taką niegenetyczną transmisję informacji z pokolenia na pokolenie. Transmisję informacji, która nie ma żadnego pośrednika biologicznego. Na ogół zaczynamy myśleć o takiej transmisji, że jest to transmisja kulturowa.